Kim jesteś? Człowiekiem, inżynierem, ale też członkiem 5-osobowego zarządu województwa, który zarządza województwem śląskim. Czy bycie marszałkiem jest fajne? Bycie marszałkiem to ciężka praca, a jak każda praca, jak się robi z pasją, to może cieszyć. Co to jest empatia? Empatia to jest postawa, która pozwala patrzeć na drugiego człowieka, która pozwala tolerować ludzi z innymi potrzebami niż nasze. Czy muszę wszystkich lubić? Nie muszę wszystkich lubić, ale przynajmniej powinienem ich tolerować. A ty jesteś empatyczny? Staram się być empatyczny. Mam już swoje lata, życie mnie nauczyło empatii. Jak się czujesz, kiedy ktoś cię źle traktuje? Jak zawsze człowiekowi jest przykro, no ale po czasie stara się pewne rzeczy wyjaśnić. A czy można nauczyć się empatii? Empatii powinniśmy się uczyć i powinniśmy się empatii uczyć od małego, od przedszkola, od szkoły, w stosunku do kolegi z ławki, w stosunku do sąsiadów, w stosunku do kolegów. Empatii musimy się nauczyć, bo inaczej ten świat będzie bardzo brzydki. Czy z empatią się rodzimy? W mojej ocenie empatię musimy poznać w życiu, musimy się jej nauczyć w życiu. Czy osoba z niepełnosprawnością jest gorsza? Nie, osoba z niepełnosprawnością jest taka sama jak my, ma trochę inne potrzeby, może więcej potrzebuje uwagi, ale są tak samo wartościowymi ludźmi jak my, a niekiedy są bardziej empatyczni i bardziej kochający świat.